Dziesięciolecie działalności obchodzi Śląska Organizacja Turystyczna, jedna z najlepszych w Polsce regionalnych organizacji turystycznych. Kiedy powstała nasza organizacja, wiele osób zadawało pytania, między innymi dziennikarze, czy w ogóle promocja turystyczna i turystyka w takim regionie jak województwo śląskie w ogóle ma sens. Myślę, że dzisiaj po 10 latach działalności tej organizacji nikt nie zadaje już takiego pytania, bo liczby mówią same za siebie. Jest to przeszło 4 miliony turystów i 4,5 miliarda złotych w naszym regionie pozostawione przez osoby podróżujące po nim w celach turystycznych. Więc myślę, że te cyfry mówią same za siebie. Dzisiaj coraz rzadziej spotykamy się z określeniem, że Śląsk czy Śląskie to jest region przemysłowy, zanieczyszczony. Osoba, która chociaż raz była w naszym regionie, dla niej nie ma wątpliwości, że jest to region naprawdę atrakcyjny, ze wspaniałymi, gościnnymi ludźmi, ze wspaniałą architekturą, cudowną przyrodą nawet na Górnym Śląsku, bo niewiele osób wie, że nawet same Katowice to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Z okazji jubileuszu w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowano wiele firm, instytucji i osób prywatnych współpracujących i wspierających Śląską Organizację Turystyczną. Dla Stowarzyszenia Region Beskidy i jego dyrektora pana Marcina Filipa. Pamiętamy również o naszych członkach założycielach, wobec nich nie byłoby tej organizacji. Zespół Śląsk czynnie uczestniczy w budowaniu, w kreowaniu wizerunku województwa śląskiego, również i w takiej postaci, że jesteśmy członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętam, kiedy kilka lat temu pierwszy raz spotkałem się z panią dyrektor Sikorską z propozycją takiej współpracy, gdzie widzieliśmy już pole do jakiegoś wspólnego działania. Mieliśmy oboje wątpliwości, czy na pewno tak powinno być, ale myślę, że pierwsze miesiące i pierwsze projekty, które wspólnie żeśmy realizowali, te wątpliwości rozwiały. Bardzo się cieszę z tego, że możemy to wspólnie wszystko pięknie kreować. Ja chciałbym Państwu ze swojej strony życzyć dobrego pobytu w Koszęcinie. Siedziba, jak widać, jest świeżo zrewitalizowana i myślę, że robi wrażenie. Państwo w sporej części znacie zespół pieśni i tańca Śląsk. Sporą część osób miałem okazję poznać przy różnych okolicznościach i myślę, że ci z Państwa, którzy byli tutaj 4, 5, 6 lat temu, na pewno widzą tę różnicę, która ma w tej chwili ogromne i kolosalne znaczenie dla funkcjonowania naszego zespołu, bo on jest pewnie przygotowany do robienia bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze uczestniczyło w tworzeniu działalności Polskiej Organizacji Turystycznej na mocy przepisów ustawowych, które powstały pod koniec XX wieku i jesteśmy również uczestnikami licznych organizacji regionalnych turystycznych działających w całym kraju. Ta współpraca jest interesująca i przebiega na różnych płaszczyznach, różnych dziedzinach. Niewątpliwie inspirujemy się tutaj do pewnych działań wspólnie. Przykład Śląskiej Organizacji Turystycznej jest takim dobitnym obrazem, jak można to mądrze i sensownie robić. Ale tutaj myślę, że jest szerszy aspekt również. To nie tylko oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego tworzą te regionalne organizacje turystyczne, ale również inne stowarzyszenia, podmioty, które no,
mają pewną misję do spełnienia, chcą pokazywać te swoje regiony w sposób jak najlepszy. Również biura podróży, tour operatorzy, którzy włączają się w te działania. Pomysł myślę, że był bardzo dobry. Realizacja przebiega dość obiecująco, bo to jednak 10 lat, ale wiek dość, powiedziałbym, dziecięcy, ale te sukcesy, które są udziałem Śląskiej Organizacji Turystycznej, są wielce obiecujące, jeżeli chodzi o jakieś dalsze perspektywy działania. Podobnie dzieje się w innych organizacjach w Polsce, natomiast ten nasz przykład tutaj z terenu województwa śląskiego, no myślę, że jest szczególnie budujący i cenny i również w ramach upowszechniania takich dobrych praktyk szereg organizacji turystycznych z kraju zaczerpnęło pewne rozwiązania, które na Śląsku zostały wypracowane. Turystyka stwarza ponad 5% PKB w Polsce i to jest naprawdę branża, która ma jeszcze ogromny potencjał, bo Polska, tutaj powiem kolokwializm, jest przepiękna, ma góry, morze, jeziora, i wiele, wiele innych atrakcyjnych miejsc, ale my musimy schodzić na poziom produktowy, pokazywać, co można robić właśnie tutaj w Szczecinie, co można robić w pobliskiej Częstochowie, co można robić w Gliwicach na przykład, tak? Albo na Podbeskidziu. I tego współczesny turysta przede wszystkim oczekuje, żeby to było w pakiecie nazwane, co ja mogę robić, gdzie mogę jechać, jakie są atrakcje wokół. Wydaje się, że Śląsk, tak jak powtarzam po raz kolejny, nie jest atrakcyjny, ale poprzez ilość miejsc, walorów i produktów turystycznych wystarczy to razem połączyć i dobrze sprzedać. I to jest właśnie nasz cel. I tak zarówno Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i Polskiej Organizacji Turystycznej, ale przede wszystkim Śląskiej Organizacji Turystycznej. Żyjemy już w czasach, w których mamy w każdym regionie regionalną organizację turystyczną, czyli każde województwo promowane jest za pomocą wyspecjalizowanej instytucji, jaką jest właśnie ta regionalna organizacja turystyczna. Struktura promocji Polski zarówno za granicą, jak i w kraju składa się z trzech bardzo istotnych ogniw. Lokalna, stanowiąca taką podstawę i tam, gdzie jest zbudowany ten produkt, ta oferta turystyczna, informacja turystyczna, regionalna organizacja turystyczna i polska organizacja turystyczna. No, system, jak każdy, może poprawnie czy doskonale działać tylko pod warunkiem, że każde z tych ogniw działa w sposób nienaganny. I tutaj przykład Śląskiej Organizacji Turystycznej jest najlepszy. Jest ona jedną z najlepiej działających, najbardziej sprawnie w Polsce. To tutaj tworzony był system informacji turystycznej, to stąd czerpała również Polska Organizacja Turystyczna pewne rozwiązania i wzorce, tworząc ogólnopolski system. Nasze wspólne działania i doświadczenia są bardzo dobre. Pracujemy zarówno w kraju, tworząc kampanie promocyjne, jak i duże przedsięwzięcia marketingowe na całym świecie. Śląsk przy działaniach Śląskiej Organizacji Turystycznej poprzez te działania był widoczny nie tylko w Europie, ale chociażby przy ostatniej kampanii w Azji z dużym naciskiem na Chiny, jak również w Indiach czy w Japonii. Także można powiedzieć, że te perełki turystyczne, te produkty turystyczne, które są tworzone lokalnie przez grupę ludzi, pasjonatów połączonych z biznesem, sprzedają się czy promują się w sposób doskonały w całym pakiecie Polska, pod hasłem Polska, na całym świecie. Śląska Organizacja Turystyczna powstała na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej. Członkami założycielami stowarzyszenia są województwo śląskie, powiat cieszyński, miasto Gliwice, Beskidzka Izba Turystyki, Górnośląska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki, Oddział Śląski oraz biura podróży i oddziały PTTK. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest promocja województwa śląskiego w kraju i za granicą jako regionu charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Pierwszym prezesem zarządu był Jan Grela. Obecnie funkcję tę pełni pani Gabriela Lenartowicz. Ponad 3 miliony turystów rocznie to jest nasze osiągnięcie, między innymi osiągnięcie Śląskiej Organizacji Turystycznej. I udało nam się znaleźć taką niszę na rynku. To jest głównie krótkotrwała turystyka przyjazdowa, bądź weekendowa, bądź na kilka dni, bądź turystyka biznesowa, gdzie jednocześnie oferujemy
atrakcje, czy to kulturalne, czy muzyczne. Przypomnę, że nasze województwo ma się czym, zwłaszcza muzycznie, pochwalić. Wizytówką Śląskiej Organizacji Turystycznej są wydawane na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim publikacje promocyjne dotyczące produktów turystycznych i atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Powszechnie znane są przewodniki takie jak Śląskie – Pozytywna Energia, Śląskie z Dzieckiem i Śląskie Smaki. Wydano ponadto przewodnik kulinarno-turystyczny Śląskie Smaki, mapę i przewodnik Szlaki Zabytków Techniki, mapę tras rowerowych GOP-u, książeczki kucharskie z przepisami festiwali Śląskie Smaki, a także największe atrakcje turystyczne województwa śląskiego. W sumie ponad 70 tytułów w łącznym nakładzie sięgającym 2 milionów egzemplarzy. Duże zainteresowanie turystów oraz liczne nagrody dają Śląskiej Organizacji Turystycznej poczucie sukcesu oraz dobrze spełnionego obowiązku. Dumny jestem szczególnie dzisiaj z okazji naszego jubileuszu z tego, że jesteśmy najlepszą organizacją turystyczną w całej Polsce. O tym świadczą dwa certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. O tym świadczy wiele wyróżnień i nagród otrzymywanych z różnej okazji. Podczas targów turystycznych dostajemy bardzo dużo dobrych sygnałów za nasze publikacje. Myślę, że również dumny jestem z tego, że mamy świetny zespół, który pracuje na czele z panią dyrektor Agnieszką Sikorską, który przez tyle lat, oczywiście on się trochę zmieniał, ale stworzył się trzon bardzo dobrej ekipy, która myśli o tym, jak taki region, dosyć trudno, jak pan sobie zdaje sprawę, wypromować region, który jeszcze 10 lat temu uchodził za region w ogóle nieturystyczny. Mimo, że ludzie jeździli oczywiście w Beskidy, jeździli na Jurę, ale musieliśmy to wszystko jakoś skonsolidować i promować cały region, bo nam zależy na turystyce w całym regionie. Śląska Organizacja Turystyczna promuje, współkreuje i współtworzy markowe produkty turystyczne Śląska. Są to m.in. Szlak Zabytków Techniki, Szlak Orlich Gniazd oraz Festiwal i Szlak Kulinarny Śląskie Smaki. Szlak Zabytków Techniki, również bardzo ciekawy pomysł na pokazywanie właśnie jeszcze tych perełek techniki, które na terenie województwa się postały, które zostały ratowane przed zniszczeniem i bardzo dobrze, że właśnie tak się stało. Szlak architektury drewnianej to nie jest tylko domena województwa śląskiego, bo takie podobne szlaki są i w Małopolsce, i w Podkarpaciu, ale myślę, że na Śląsku to jest też ciekawe i warte pokazania, bo Śląsk raczej z tą architekturą drewnianą nie jest kojarzony, a tych obiektów właśnie takich interesujących jest dość wiele i nie tylko skupionych właśnie na przykład w Parku Etnograficznym w Chorzowie, który w tym roku, właściwie dzisiaj, obchodzi swoje 40-lecie istnienia, ale rozproszonych na terenie całego województwa. Więc można sobie te wędrówki w sposób jakiś taki planowy organizować i urozmaicone właśnie różne warianty takich tras do zwiedzania przyjmować. No oprócz tego oczywiście jest sieć szlaków turystycznych, które są pod opieką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i na tej części, i w tej części nizinnej województwa i w górach, może cieszących się większym zainteresowaniem niż na nizinach, jak również sieć szlaków rowerowych. Dzięki dobremu oznakowaniu przez Śląską Organizację Turystyczną Szlak Zabytków Techniki jest rozpoznawalny w kraju i jako pierwszy w historii otrzymał najwyższe wyróżnienie branży turystycznej – Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Żeby do nas trafić, staramy się jak najlepiej w województwie śląskim oznakować wszystkie nasze atrakcje. Coraz lepiej myślę, że to się udaje. Oczywiście to jest proces ciągły i nigdy nieskończony. Działa od lat 10 kapituła turystycznych znaków drogowych. Robimy to, co każda organizacja regionalna w Polsce powinna robić i myślę, że skutecznie. Dzięki środkom, niebagatelnym środkom, to trzeba podkreślić, marszałkowskim, czyli województwa śląskiego, które nie żałuje i mam nadzieję nie będzie dalej żałować środków na to, żeby zmieniać wizerunek i czynić to województwo bardziej przyjazne dla turysty i bardziej atrakcyjne. Udaje się naprawdę dużo zrobić, zarówno jeśli chodzi o ilość punktów turystycznych, których naprawdę jest dużo i są bardzo dobrze wyposażone, mają bardzo dobrze wyszkoloną załogę, jak i ta informacja, ta drogowa informacja, która kieruje do danego obiektu też i do tych naszych atrakcji będących na Jurze, ale tutaj atrakcji w województwie śląskim. Bardzo
geograficznie powiedziałbym urozmaiconym. I to jest właśnie piękne, że województwo nie Śląsk, bo my na przykład jako Jura możemy powiedzieć, że jesteśmy na Śląsku, nie jesteśmy w województwie śląskim, że z tego konglomeratu różnych bardzo rzeczy udało się zrobić, stworzyć pewną spójną atrakcję i to jest zasługa właśnie 10 lat działania Śląskiej Organizacji Turystycznej. Markowym produktem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest Festiwal Śląskie Smaki. Pierwszy z nich, na którym zaprezentowano tradycyjne dania regionalne województwa śląskiego, zorganizowano w 2006 roku na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Olbrzymi sukces tego przedsięwzięcia skłonił do organizowania kolejnych festiwali. Dzięki temu co roku odkrywane są nowe specjały regionu. W 2012 roku utworzono Szlak Kulinarny Śląskie Smaki. Tworzą go restauracje serwujące dania regionalne, przygotowywane według tradycyjnych receptów. Podróżując szlakiem, można posmakować nie tylko typowej kuchni śląskiej, lecz także jurajskiej, zagłębiowskiej i beskidzkiej. Jeżeli ktoś jedzie, próbując z tymi śląskimi smakami się zapoznać niejako w praktyce, to również otrzymuje informacje o atrakcjach turystycznych, które w pobliżu tych lokali, które się tą kuchnią śląską szeroko pojętą zajmują, znajdują się i do których można zajrzeć. Więc jest i coś dla ducha, i coś dla ciała. W naszym reportażu prezentujemy oznaczony pierwszym numerem na kulinarnym szlaku Śląskie Smaki browar Częstochowia. Dwupoziomowy lokal kusi własnym produkowanym na miejscu piwem oraz wyjątkową kuchnią z kultowymi już daniami regionalnymi, takimi jak żurek na maślance czy znakomita golonka w piwie. My, naszą filozofią przy układaniu karty, przy komponowaniu potraw do karty jest przede wszystkim naturalność, czyli produkty naturalne, produkty regionalne i regionalne receptury. Od 3 lat jesteśmy uczestnikiem Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki. I w naszej karcie znajdują się typowo takie regionalne, jeżeli chodzi o taki stół jurajski, potrawy, jak kawior żydowski, czyli gęsie wątróbki duszone na maśle z cebulką, czy grubo siekane kotlety z prosiaka w sosie z borowików, lub jabłka pieszone na miodzie. Są to takie tradycyjne tutaj jurajskie potrawy, można powiedzieć, województwa śląskiego. Pomysł zrodził się z pasji do piwa, którą dzielę wspólnie z bratem i chęci dzielenia się tą pasją z innymi. 12 lat temu otworzyliśmy pub, gdzie serwowaliśmy ponad 300 marek piwa. Kolejnym naturalnym krokiem było otworzenie browaru rzemieślniczego wraz z restauracją, gdzie nasi goście mogli spróbować naturalnego piwa i dobrze zjeść. I po 3 latach działalności postanowiliśmy wprowadzić trochę potraw regionalnych, które właśnie są charakterystyczne dla naszego regionu, o których właśnie mój brat wcześniej opowiadał. Browar Częstochowia otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Gospoda Roku 2008, Mikrobrowar Roku 2011. Zaś czytelnicy Gazety Wyborczej uznali go za jedno z 5 miejsc w Częstochowie, które koniecznie trzeba pokazać turystom. Jedną z wizytówek województwa nie tylko śląskiego jest Szlak Orlich Gniazd. To jest pewien unikat. Mówimy o szlaku, o Orlich Gniazdach, które budowano w średniowieczach. Średniowieczne zamki posadzone na ostańcach wapiennych. Dzisiaj by pewnie nie zezwolono budować i tak łączyć, murować wśród wapiennych skał. Wtedy to było znacznie prostsze, ale zrobiono to w piękny sposób. Te zamki, które, a jest ich coraz więcej, które można podziwiać w pełnej krasie, bo są 2 przypadki odbudowywanych zamków na Jurze. Zrujnowane zostały w czasie potopu szwedzkiego. Czasami jest to forma taka jak zamek Podzamcze w Ogrodzieńcu, bardzo dobrze zachowanej ruiny trwałej, którą można w profesjonalny sposób zwiedzać, która ciągle udoskonala swoje atrakcje. Czasami są to podnoszące się zamki z malowniczych może ruin, ale trochę nieciekawych. Tak, przykładem jest Bobolice czy zamek Koszkiew pod Krakowem,
które już można normalnie obejrzeć, czy takie, które są w trakcie prac zabezpieczających, jak chociażby w Smoleniu, który też zmienia swój wygląd, zamek w Siewierzu, który można było jeszcze niedawno oglądać tylko z zewnątrz i to nawet z daleka, teraz można na niego wejść, można wejść na wieżę widokową. Większość tych zamków, i to te, które są prywatne, i te, które są w gestii samorządu, zmieniają swój widok. To są te tytułowe Orle Gniazda, ale szlak Orli Gniazd to nie tylko te zamki. To również to wszystko, co się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dzieje, a dzieje się dużo. Ciągle przybywają nowe obiekty, nowe hotele, nowe pensjonaty, dużo jest agroturystyki, dużo różnych aktywnych form. Zresztą Jura jest tym miejscem, gdzie można bardzo aktywnie wypoczywać, to na różne sposoby. Najstarszy w Polsce szlak pieszy. Szlak rowerowy Orli Gniazd. Przez całą Jurę można na rowerze w bardzo ciekawy sposób przejechać, choć trzeba mieć troszkę kondycji do tego. Jeszcze szereg różnych innych aktywnych form, chociażby wspinaczka skałkowa. Praktycznie każdy alpinista, który później zdobywał Himalaje, ćwiczył na skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo ważna dla turysty jest dobra informacja. W tym od lat specjalizuje się Śląska Organizacja Turystyczna. Są to nie tylko punkty informacji turystycznej, lecz duży, sprawnie działający system. System ten działa już od kilkunastu lat, ale poprawne jego działanie jest właśnie w ostatnich 10, gdyż większość tych regionalnych organizacji turystycznych powstawała w ostatnim dziesięciolecie. O sukcesie można też mówić w relacjach czysto ludzkich, bo struktura prawna, o której powiedziałem, i funkcjonalna to jedno, ale najważniejsze i tak naprawdę sedno całego problemu i sukcesu to są ludzie. I tutaj na Śląsku można powiedzieć, że jest to rozwiązanie rewelacyjne i wzorcowe. Mamy wspaniale współpracujący samorząd lokalny, regionalny, z branżą turystyczną, ze środowiskami opiniotwórczymi, z szkolnictwem wyższym i średnim. W związku z powyższym są wszystkie elementy, które decydują o sukcesie. A to, że już Polacy mentalnie postrzegają Śląsk jako atrakcję turystyczną, jest najlepszym dowodem na to, że ta praca została wykonana w sposób bardzo dobry. Na początku różnorodność turystyczna była troszeczkę dla nas przeszkodą, bo trudno było znaleźć ten wspólny mianownik. Nawet pracując nad marką tego regionu, która ostatecznie ukształtowała się jako śląskie pozytywna energia. Pozytywna energia wypływająca nie tylko z kopalń, z górnictwa, którą rzeczywiście cała Polska czerpie z tego regionu, ale również z ludzi, z serc i gościnności tego regionu. Ostatecznie jest dla nas dużym atutem, dlatego że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie na każdą porę roku i na każdą pogodę. O tym świadczyć może chociażby rzeczywiście wydawnictwo Śląskie z dzieckiem na pogodę i niepogodę, gdzie daliśmy rodzinom z dziećmi gotową propozycję spędzania wolnego czasu u nas w regionie. Uroczystość dziesięciolecia Śląskiej Organizacji Turystycznej uświetnił występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Nie zabrakło przebojowej Karolinki. Poszła Karolinka, to Gogolina. Oraz powszechnie znanej melodii Szła dzieweczka do laseczka. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, do zielonego, do zielonego. A pod pałą śliweczka bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. Zachwyt budziły widowiskowe koło Majki. Thank you.
także tańce górali podhalańskich.